sobotę, 23 kwietnia, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW ze Zbigniewem Religą prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana senatora, Pana profesora. Nasza rozmowa toczy się w Warszawie na żywo. Nasza rozmowa powtarzana jest w sieci Polonia 1, już zarejestrowana, ale Państwo, którzy oglądacie nas w sieci Polonia, możecie też dzwonić, oczywiście w najbliższą sobotę, wtedy od godziny 15.15 do 15.45 telefony odbierać będzie profesor Jerzy Szacki, a w tej chwili konkretnie z panem profesorem Religą. Profesor Zbigniew Religa, kardiochirurg, ordynator zabrzańskiej kliniki, znany z udanych zabiegów transplantacji serca, wynalazca i racjonalizator. Warszawiak, pochodzi ze znanej nauczycielskiej rodziny, jego ojciec Eugeniusz był przez lata dyrektorem liceum imienia Tadeusza Czackiego. Profesor Religa, twórca polskiego sztucznego serca i polskich komór wspomagania serca, konstruktor polskiej zastawki biologicznej, dokonał pierwszych w Polsce operacji przeszczepu płuc, serca i przewlekłej zatorowości płucnej. Organizator kliniki zabrzańskiej, twórca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, animator wydarzeń kulturalnych takiej miary, w której występowali artyści tacy jak Placido Domingo, José Carreras czy Montserrat Caballe. Ostatnio aktywny politycznie, senator, szef stowarzyszenia BBWR, wymieniany jako kandydat na prezydenta. Panie profesorze, witamy w studio. Witam. I pierwsze pytanie. Co po panu, co po lekarzu w ogóle w polityce? Myślę, że to tak się składa, zresztą w tradycji polskiej, jeżeli czytamy i historię, i powieści, to lekarz w Polsce zawsze był społecznikiem i bardzo często również wkraczał w życie polityczne, czyli jak gdyby moje zachowanie jest kontynuacją dobrych tradycji lekarskich w tym kraju. 20.79.11, 20.57.53 i do pana senatora, i do pana profesora można dzwonić. A ja zapytam dalej o politykę. Kto politykę pańskim zdaniem najskuteczniej powinien uprawiać? Zawodowcy i społecznicy, tacy jak chociażby, nie wiem, Jacek Kuroń, biznesmeni, ludzie, którzy mają do czynienia z pieniędzmi i władzą, czy właśnie społecznicy, przedstawiciele wszystkich zawodów, lekarze, inżynierowie? Wie pan, mi się wydaje, że tak, że trzeba spojrzeć na kraje ustabilizowane, kraje o bardzo wysokiej cywilizacji, bo stamtąd wiele rzeczy się uczymy. Tam robią zdecydowanie zawodowcy. Ale co to znaczy zawodowcy? Zawodowiec to jest ten, który jest świetnie teoretycznie przygotowany do uprawiania polityki, który ma praktykę i następnie, który uprawia tą politykę, zajmuje się wyłącznie polityką, czyli jest albo niezależny finansowo. I to są na ogół liderzy, którzy mają pieniądze. To są liderzy partyjni i nie muszą się, mogą się zajmować tylko polityką, a inni są opłacani po prostu z partii. I proszę, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na sytuację w Polsce. Czy jest to możliwe, żeby tak się działo? Na dzień dzisiejszy nie, dlatego że są tylko dwa ugrupowania polityczne, które jak gdyby spełniają te rzeczy, które powiedziałem. Proszę nie zapomnieć. Jakie ugrupowania? Jest to SDRP i PSL. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy PZPR się rozwiązywało, w tym samym dniu, na tej samej sali powstało SDRP. Czyli całe struktury ugrupowania ludzi, którzy właśnie zawodowo pracowali dla tej organizacji, te zawodowe struktury zostały. Więc tylko dwie partie mają naprawdę zawodowców. Reszta nie może sobie na to pozwolić, ale jest to kwestia czasu, kiedy partie prawicowe będą również działały. Partie polityczne, politycy będą zawodowcami. Panie profesorze, ma pan duże doświadczenie w pracy w naszym kraju i nie datuje się ono od 5 lat. Czy powołanie przed 10 już lat zabrzańskiej kliniki kardiochirurgicznej było pańskim sukcesem zawodowym, czy może politycznym? Nie, zdecydowanie wtedy był to czysto zawodowy. Zresztą ja idąc do Zabrza sprowokowany byłem tym, że nie mogę wypełniać w tym zakresie swojego zawodu w Warszawie, jaki bym chciałem. Po prostu tu chodzi o jedną rzecz. Brak samodzielności. Chciałem być szefem, chciałem kierować kliniką i ustalać plany i naukowe, i również plany, jak kierować ludźmi, właśnie ja sam, czego nie będąc szefem, po prostu w naszym kraju tej możliwości nie ma do zrozumienia. Także to był zdecydowanie sukces zawodowy, jakkolwiek muszę powiedzieć, było tam wiele wydarzeń czysto karkołomnych, dlatego że stworzenie kliniki
Wprowadzenie nowoczesnej aparatury do tego miejsca, to był naprawdę, możemy mówić o wyczynie politycznym w tym momencie. O to chodzi, skąd się wzięły pieniądze, skąd się wzięli ludzie? Czy w dzisiejszych czasach, mając znajomości, byłby pan w stanie zdobyć takie pieniądze na podobnego typu przedsięwzięcie medyczne, jakie zdobył pan w roku 83 czy 84? Panie redaktorze, ja w tej chwili stoję w sytuacji, kiedy chcę zdobyć, i właściwie mam te pieniądze, 250 milionów dolarów na budowę 50 razy większej kliniki niż ta obecna klinika w Zabrzu. Kredyt mam. Czekam w tej chwili wyłącznie na zgodę Narodowego Banku Polskiego, żebym mógł podjąć kredyt. Kredyt zachodni, który idzie na moje nazwisko, na nazwisko mojej fundacji, bez gwarancji rządowych, bez gwarancji bankowych. Potrzebna mi jest zgoda. Ta zgoda byłaby już, gdyby nie afery prasowe, że być może Religa będzie brał w Polsce brudne pieniądze. To zastopowało. W tej chwili czekam na prywatne opinie prywatnych firm odnośnie tych pieniędzy. Jeżeli będą pozytywne, mam 250 milionów dolarów. Wtedy była walka o 3,5 miliona dolarów. Ogromna różnica. Ale to wcale nie znaczy, że zdobycie wtedy tych 3,5 miliona dolarów było łatwiejsze czy prostsze niż zdobycie w tej chwili tych 250. Dlaczego było to w Zabrzu? Dlaczego nie jakaś Akademia Medyczna? Czym w ogóle Wojewódzki Ośrodek Kardiochirurgii w Zabrzu jest? Czy jest własnością tamtego regionu, ogólnopolskim ośrodkiem naukowym, wcieleniem pańskich marzeń, czy wzorcową kliniką przyszłości? Jest to zdecydowane wcielenie moich marzeń. Jest to miejsce mojego sukcesu, ogromnego sukcesu zawodowego, ja to śmiało mogę powiedzieć. Natomiast jest to ośrodek regionalny i właścicielem, jeśli tak można powiedzieć, jest wojewoda katowicki. Nie jesteśmy ogólnopolskim ośrodkiem, mimo że 49% chorych operowanych w tej klinice to są chorzy z całej Polski. Z Gdańska, ze Szczecina, z Ełku, z Białegostoku. Czyli ten ośrodek spełnia funkcję ponadregionalną. Zdecydowanie tak. Jest to ośrodek służący chorym z całego kraju. Otóż, czy gdyby miał pan władzę dzielenia pieniędzy, był ministrem, czy może prezydentem, szefem rządu i miał zadysponować, gdzie pieniądze na medycynę mają iść, czy zainwestowałby pan w doposażenie wszystkich oddziałów kardiologicznych, sercowych we wszystkich wojewódzkich szpitalach, czy też postawiłby pan na jeden w jakimś punkcie Polski, który stanie na najwyższym poziomie? Pytanie znakomite. Pytanie to pańskie jest znakomite i jest to pytanie podnoszone zresztą przez bardzo wiele osób. I byłbym przeciwnikiem, ja mówię, chcę stworzyć ogromny ośrodek naukowy, ale dotyczący wszystkich specjalności, nie tylko kardiologii, kardiochirurgii w Zabrzu. Natomiast uważam, że te pieniądze powinny iść właśnie do poszczególnych miast wojewódzkich. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Toruniu duża aglomeracja, Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, tam nie ma ośrodków diagnostyczno-chirurgicznych. Ludzie ze świeżym zawałem serca, zanim dojadą do Warszawy, nie zdążą dojechać. Czyli tam trzeba właśnie te ośrodki tworzyć. Te pieniądze muszą iść na całą Polskę. To jest odpowiedź, co bym zrobił, gdybym był ministrem zdrowia lub wyżej. Krytycznie wypowiadał się pan o biznesmenach. Czy podobny ma pan stosunek do władz lokalnych? Czy dla szpitalnictwa klinicznego dobrze się stało, że nie został wdrożony tak zwany pilotaż reformy powiatowej? Ja mam krytyczne zdanie o niektórych biznesmenach. Nie o wszystkich. Moja fundacja istnieje dzięki temu, że wielu z nich pomaga mi. Ale są to wspaniali ludzie, którzy przyjechali do Zabrza, zobaczyli i klinikę, zobaczyli chorych, zobaczyli również plany naukowe i po obejrzeniu tego stwierdzili, że trzeba tym ludziom w Zabrzu pomóc. Niektórzy reagują inaczej, ale to powtarzam, jestem zdania o niektórych. Złego zdania o niektórych biznesmenach, o znacznej części wspaniałego. A samorząd i powiat? Jestem zdecydowanie, i to jest moje już w tej chwili polityczne myślenie, władza do samorządu, władza na dół, jak najmniej zarządzania. Wielu lekarzy bardzo się obawia przekazania środków medycznych gminom, zdając sobie sprawę, że w budżecie gminy nie są one tam kierowane, że mogą być przelewane z jednego paragrafu na drugi. Jest to możliwe, panie redaktorze, i ja idę na takie niebezpieczeństwo, dlatego że środowisko, ludzie na dole mają wiedzieć, jaką medycynę chcą, jakich lekarzy mają chcieć, a nie lekarze mają narzucać, jak medycyna ma wyglądać w danym miejscu. 2079 11, 2057 53, pierwszy telewizor się dodzwonił. Halo, witamy. Dzień dobry, moje nazwisko Klimecka. Dzień dobry. Ja jestem poważnie chora na serce, mam dwie zastawki do operacji.
cenię bardzo profesora religię, no ale bardzo bym była niezadowolona, gdyby pan profesor porzucił tą pracę, a zajął się po prostu polityką. Ja widzę pana profesora jako kardiologa, dobrego chirurga. Bardzo dziękuję pani za miłe słowa. Ja jestem bardzo wdzięczny za te miłe słowa i chcę pani powiedzieć, że ja w dalszym ciągu jestem kardiologiem i kardiochirurgiem i w tygodniu przynajmniej mi dwa dni operuję. I w ciągu tych dwóch dni wykonuję 3 do 4 operacji na otwartym sercu. I chcę panią również upewnić, że wszystkie najtrudniejsze przypadki w klinice, jakie są, właśnie operuję ja. Jak pan sądzi, ilu ludzi, którym mogłaby pomóc operacja serca, nie trafia do pańskiej kliniki? Znaczy, ja obliczam, wie pani, że polska kardiochirurgia w całości, ta, która jest w naszym kraju, zabezpiecza między 15, a optymalnie, już tak super optymalnie biorąc 20% potrzeb. Czyli, tak mówiąc szczerze, 8 na 10 nie dostaje się na stoły kardiochirurgów w Polsce. Jest to, mówimy o prawdziwej tragedii narodowej w tej chwili. Ale nie dostają się dlatego, że choroba nie została wykryta. Czy jeżeli już choroba zostanie wykryta, czy wszyscy mają szansę do tej zabrzeńskiej kliniki się Nie, to w ogóle dostać? Nie ma mowy. Ja tylko nie mówię o zabrzeńskiej. Ja myślę o warszawskich klinikach, ja myślę o krakowskich, o wielu innych. Ilość kliniki jest zdecydowanie za mała. Dam państwu przykład. Polska ma 38 milionów obywateli, 16 ośrodków czynnie operujących kardiochirurgię. Japonia, co prawda, ma blisko 100 milionów obywateli, ale na te 100 milionów ma 450 ośrodków operujących kardiochirurgię. Czyli mówimy o gigantycznej różnicy. Po prostu jest nas kardiochirurgów, ośrodków kardiochirurgicznych. No i tak za mało. Nieuchronnie dochodzimy do pieniędzy. Opowiada się pan zawsze za godziwym wynagradzaniem lekarzy z jednej strony, z drugiej strony odmowa udzielenia pomocy pana oburza. Jak w cywilizowanym kraju można ten dylemat przezwyciężyć? Dobrze, że pan mówi o cywilizowanym kraju, dlatego że w moim głębokim przekonaniu budżety ostatnich paru lat od cywilizowanych krajów nas zdecydowanie oddalają. Sytuacja jest pełna tragedii. Już nie tylko lekarze, ale wszyscy ludzie z uczelni, ci najbardziej aktywni, ci najwspanialsi, najzdolniejsi, uciekają w dwóch kierunkach. Albo uciekają do krajów zachodnich, lepiej płatnych. Być może będą uciekać niedługo do Afryki, do krajów azjatyckich. A w Polsce również uciekają. Są przedstawiciele, lekarze są przedstawicielami firm farmaceutycznych. Tracą swoją wiedzę, umiejętności po to, żeby 2-3 razy więcej zarabiać. Musimy w tym kraju zmienić. Za wiedzę, za umiejętności trzeba po prostu zacząć płacić. Stwierdził pan publicznie, że nie prowadzi prywatnej praktyki, nie ma pan też kilku etatów. Można zapytać, z czego pan senator żyje? Pytanie, oczywiście, chociażby tak. W dalszym ciągu jestem kierownikiem katedry, proszę nie zapominać. W tej chwili dostaję diety senatorskie, a poza tym jestem dyrektorem ośrodka badawczo-wdrożeniowego. I z tych trzech w tej chwili rzeczy Z tych żyje. Trzech da się żyć. Opatentował pan polską zastawkę swego imienia. Czy ma pan zamiar zaangażować się w jej produkcję osobiście? Zdecydowanie tak, pod jednym warunkiem, że na końcu tego roku wyniki naszych badań poświadczą moje marzenie, że jest to znakomita, dobra zastawka i otrzymamy możliwość komisji etycznej do zastosowania tej zastawki u człowieka. Wtedy zacznie się produkcja. Ktoś się dodzwonił, ale rozłączył. Prosił o zadanie pytania, kiedy pan profesor zacznie operować także dzieci? O, jestem szokowany tym pytaniem. Na 600 operacji, bo mam tylko dwie sale operacyjne w Zabrzu, na 600 operacji na otwartym sercu, bo my w ogóle wykonujemy około 1000, ale na otwartym sercu, w granicach 200-250 na otwartym sercu są operowane dzieci w klinice zabrzańskiej, przy tym są operowane noworodki, znaczy dzień, dwa, trzy dni po urodzeniu, są dostarczane helikopterami zresztą z całej Polski. Te dzieci maleńkie bezpośrednio po urodzeniu są operowane. W klinice kardiochirurgii w Zabrzu idzie cała kardiochirurgia, idą i dzieci, i młodzież, i dorośli, i wszystkie choroby. Czy współpracuje pan z zagranicą, czy operuje pan za granicą, czy ma pan propozycję, aby za granicą pracować? Znaczy, ja miałem kilka propozycji, będąc w Stanach Zjednoczonych, pracując w Stanach Zjednoczonych, gdzie zresztą zaszczepiono mi wiele wspaniałych idei, spotkałem wielu wspaniałych ludzi, gdzie miałem konkretne finansowe propozycje, żeby zostać i operować. Te propozycje były, ja wtedy odmawiałem, zresztą wspólnie z żoną myśmy decydowali, że nie, nasze miejsce jest tu i ciągniemy i pracujemy. To tutaj, natomiast współpracę z zagranicą mamy nieprawdopodobnie szeroko.
Ja muszę powiedzieć tak, o sąsiadach najbliższych, to w tej chwili w klinice są Litwini, będą Białorusi szkoleni u nas. Pracują u mnie profesorowie w tej chwili z Moskwy nad sztucznym sercem, natomiast na stałe mamy kontakty z Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi i z Anglią. Kto pozostaje w Polsce? Polityk i patriota czy lekarz? Czy lekarz nie ma pokusy, żeby pracować w doskonalszych warunkach i w ciągu jednego dnia, w ciągu okresu swojej pracy, po prostu większej ilości jednostek ludzkich przynosić ulgę i pomoc? Panie redaktorze, znowu pytanie, na które ja sobie kiedyś w życiu musiałem odpowiedzieć, dlatego że w 1976 roku, kiedy jeden z największych kardiochirurgów na świecie proponował mi, żebym pracował dla niego w Sinai Hospital of Detroit, wtedy ja miałem podobne pytania, w mojej głowie się rodziły, musiałem na nie odpowiedzieć, natomiast odpowiadałem sobie również i w ten sposób, że na pewno będę kilkadziesiąt razy więcej zarabiał w tych Stanach Zjednoczonych, będę miał materialnie lepiej. Być może będę jednym z tych kilkuset najlepszych chirurgów w Stanach Zjednoczonych, natomiast tu, gdzie jestem naprawdę potrzebny, to jestem potrzebny w Polsce. I ta satysfakcja, bo jest to rodzaj satysfakcji, bycia potrzebnym komuś, to znajduję tutaj. Tam nie byłbym tak potrzebny. Tam mogło mnie wielu innych zastąpić. 20 79 11 20 57 53. Witamy. Halo? Halo? Halo, tak, słyszymy się dobrze? Halo? Słyszymy się dobrze? Dobrze, ja mam takie dwa zapytania do profesora Legii. Jako były pracownik służby zdrowia szpitala Banacha, potwierdzam to, co pan profesor powiedział, że młodzi lekarze uciekają do innych zawodów, bo lekarz z czteroletnią praktyką zarabiał tyle, co przeciętny słaby ślusarz. I to faktycznie, jak profesor widzi ewentualnie ukandydowanie lekarzy, to jest jedno, żeby lewicy zarabiali, o nas solidnie dbali. A drugie pytanie mam takie polityczne. Jak pan profesor widzi sprawę jako senator, żeby rozwiązać, władza powiedział do samorządów, ale jak może iść władza ze środków? Bo są regiony, które sobie wypracują środki i będą miały na przykład z czym się rządzić. A inne regiony, biedniejsze, nie wypracują tych środków. To wtedy władza bez środków. I dlatego tutaj chciałbym usłyszeć po prostu pogląd i wypowiedź pana profesora. Dziękuję. Odnośnie pierwszego, panie doktorze, jak rozumiem, w każdym razie ktoś z przedstawicieli służby zdrowia. Jestem głęboko przekonany, że w tym roku rozpocznie się reforma. Rzeczywiście w tym roku rozpocznie się reforma służby zdrowia i będą pierwsze próby prowadzenia systemu ubezpieczeniowego. System ubezpieczeniowy, czyli zmiana sposobu finansowania w ogóle ośrodków zdrowia. Ośrodki zdrowia będą wtedy, czy to jest szpital zresztą, czy inne jednostki służby zdrowia będą finansowane praktycznie biorąc i opłacane za usługi. Czyli jeżeli ktoś pracuje lepiej, więcej, robi trudniejsze operacje, ten ośrodek powinien otrzymywać więcej pieniędzy. Większa będzie swoboda również w dysponowaniu pieniędzmi dostanymi przez dyrektorów. Oni będą decydowali danych ośrodków, ilu ludzi mają zatrudnić, ile pielęgniarek, ilu lekarzy, również decydować o wielkości pensji. Tu jest ogromne niebezpieczeństwo i tu o czym lekarze sobie w ogóle, ci lekarze, którzy marzą o wprowadzeniu tego systemu ubezpieczeniowego, nie zdają sobie z jednego wielkiego niebezpieczeństwa, że wielu lekarzy ze szpitali prawdopodobnie, wielu straci pracę, będzie musiało szukać w innych miejscach pracy. Jest to ogromne zagrożenie, dla którego środowisko lekarskie nie zdaje sobie z tego sprawy, no ale cóż, konsekwencją reformy, konsekwencją prowadzenia odpłatności ze systemu ubezpieczeń, niestety to będzie taka konsekwencja. Natomiast, ponieważ krótko mam, ja się śpieszę w tych odpowiedziach bardzo, na drugie pytanie. Ma pan rację, że te ośrodki, które będą w stanie wypracować własne pieniądze, będą działały lepiej. Natomiast państwo musi pozostałe ośrodki jednak z budżetu dofinansowywać. O czym ja myślę? Pieniądze na szkołę, czy na opiekę społeczną, czy na inne. W chwili obecnej te małe gminy sobie nie dadzą rady. I tu muszą iść pieniądze z budżetu państwa. Natomiast na czym ma polegać zysk? Że człowiek, który dostaje te pieniądze z budżetu państwa, bardzo się zastanawia, jak je wydać. Tu jest dokładne przyjrzenie się każdej złotówce. I ta złotówka rzeczywiście na poziomie gminy jest bardzo rozsądnie wydawana.
odgórnie, jeżeli się decyduje o wydawaniu tych pieniędzy, to często po drodze marnujemy pieniądze. A więc dotacja dla gminy, ale nie dotacja celowa. Dokładnie tak. Opowiada się pan za utrzymaniem konstytucyjnych praw do darmowego leczenia. Czy mając władzę, zabroniłby pan ordynatorom przyjmowania opłat za pewnego typu operacje, która się w tej chwili wykonuje w państwowych szpitalach? A każe się za nie płacić, dlatego że bez pobierania opłat w ogóle by się ich nie wykonywało. Tak, sytuacja jest pełna dramatu, dlatego że ja na przykład odwołam się w tej chwili do sytuacji mojego ośrodka, w którym jestem. Dyrektor ośrodka mnie poinformował, że my jesteśmy zadłużeni na 9 miliardów złotych. Proszę zwrócić uwagę, 9 miliardów złotych. Elektrownia grozi nam, w co nie bardzo wierzę, że nam zamkną prąd. Dlatego, że my nie możemy, ośrodek nie może zapłacić. I w związku z tym dyrektor stoi przed pytaniem. Czy zwrócić się do chorych o to, żeby dawali jakieś dobrowolne składki finansowe, czy nie? Bo my rzeczywiście stoimy przed groźbą bankructwa. Przed groźbą zamknięcia szpitala. I taka groźba to jest nie tylko odnośnie naszego szpitala, ale wielu innych miejsc, wielu innych szpitali. Jest tu sytuacja pełna dramatu, bo jest to nieprawna sytuacja z jednej strony. To jest dramat dla lekarza. A co na to senator? Czy senator ma koncepcję? Jest to wprowadzenie jak najszybsze reformy odpłatności za usługi, czyli wprowadzenie i oprócz tej powszechnych ubezpieczeń społecznych, to jest druga jednak rzecz, umożliwienie powstania prywatnych ubezpieczeń dobrowolnych. O co chodzi? To tylko część osób by poszła na to. Ja mam oblicza, że w granicach 5-7%, ale to jest ogromny dodatkowy zastrzyk do służby zdrowia, dodatkowych pieniędzy. 20-79-11, 20-57-53. Witamy kolejnego telewidza. Prosimy. Halo? 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 Halo, prosimy. Halo, prosimy. Panie profesorze, ja mam pytanie. Mówi się dużo o ubezpieczeniach społecznych i pan mówi również o tej służbie zdrowia, za którą należałoby zapłacić, a już dzisiaj płaci się spore pieniądze za operacje, nawet we własnym rejonie, skąd ci biedni ludzie w Polsce wezmą pieniądze na opłacenie za usługi? Lekarstwa są potwornie drogie, a przecież zarówno emerytury, jak i renty są bardzo niskie w wielu wypadkach. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, kiedy pan przestanie działać w polityce jako amator, panie profesorze? Bo to, co pan mówi o polityce, to w głowie się nie mieści po prostu. Dziękuję. To może od drugiego, bo to krótsze. Nie, myślę, że od pierwszego, bo jest ważniejsze. Otóż proponowany system ubezpieczeń powszechnych jest to bardzo trochę dziwaczna konstrukcja, ale wszyscy wiemy w tym kraju, że przeciętny obywatel nie jest w stanie płacić żadnej składki ubezpieczeniowej. Ja mówię o większości ludzi. Część ludzi jest w stanie. Natomiast jeżeli chodzi o te 90% ludzi, rzeczywiście nie są w stanie. W związku z tym, na czym ma polegać ta konstrukcja wprowadzanych obecnie systemu ubezpieczeń powszechnych? Pieniądze do tego systemu ubezpieczeń by szły jeszcze w tym roku, być może w następnym, jeszcze w następnym, z budżetu państwa. Czyli obywatel przez najbliższe parę lat nie daje jeszcze żadnej wkładki ubezpieczeniowej. My tworzymy system ubezpieczeniowy, który zacznie opłacać służbę zdrowia właśnie za wykonane czynności. Czyli jak gdyby te same pieniądze, ale inaczej wydatkowane. Nie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, w miarę dochodzenia naszego kraju do Europy Zachodniej, do połączenia się z tą Europą Zachodnią, my będziemy musieli przejąć systemy również obowiązujące tam, w tym również i systemy zdrowotne, czyli systemy ubezpieczeń. Ale to, żeby obywatel polski miał tą konieczność wpłacania składki ubezpieczeniowej, to jest przewidywane dopiero za parę lat w związku z poprawą ekonomiczną sytuacji. Pewnie nie wytłumaczymy teraz dokładnie jak. Ja niestety, zapytam, kiedy? To jest wiedza, to ja są zapytam, księgi. Kiedy? Czy wierzy pan senator w to, w jakim okresie, w jakiej przestrzeni czasu możemy dojść do zracjonalizowania zasady ubezpieczeń społecznych, ja odpowiadam panu już, bo to usystematyzowania szpitala. Minister zdrowia ma gotową ustawę dotyczącą tego zagadnienia. Ta ustawa ma być w chwili obecnej dyskutowana w Urzędzie Rady Ministrów i następnie przekazana pod dyskusję do parlamentu. Poza tym w sekcjach i zarówno sejmowych, jak i senatu nad tym zagadnieniem to jest po prostu
To jest po prostu, prowadzone są prace. W każdym razie prawie na pewno w tym roku ta ustawa dotycząca ubezpieczeń albo wejdzie w życie, a przynajmniej będzie przedyskutowana przez parlament. Nie odpowiedział pan na pytanie. Bośmy do tej pory rozmawiali. O amatorstwie w polityce. Ja zapytam inaczej. Kim się pan w tej chwili czuje bardziej? Ciągle znakomitym kardiochirurgiem i lekarzem? Czy już menedżerem? Czy może po prostu politykiem i przyszłym rządcą? Znaczy, ja mi się wydaje, że tak, że to nie było pytanie, a to było określenie. Tak. To, że ja jestem amatorem w polityce. Ja pozostawiam panu pełne prawo do takiego myślenia, nie zajmując żadnego stanowiska. A ja pytam, jakie są w związku z tym pańskie plany, szczególnie na podstawie doświadczeń wielu organizacyjnych, które pan zrobił? Myślę, że w tym kraju się dzieje źle, że budżet jest zły, że idziemy w złym kierunku, odchodzimy od cywilizacji krajów zachodnich. Trzeba się temu przeciwstawić. Dlatego powinienem czuć się politykiem, żeby przeciwstawić się temu. To jest mój obowiązek po prostu jako obywatela. Czy młodzi ludzie, pana zdaniem, powinni uwierzyć, że gdy zostaną tu, w tym kraju, mogą żyć nie gorzej niż na Zachodzie? I co pan doradzał własnym dzieciom, kiedy być może zastanawiały się nad tym problemem? Widzi pani, ja zawsze w wychowaniu moich dzieci nigdy nie kierowałem ani syna na medycynę, mimo że poszedł. Moja córka poszła na synologię, ponieważ to chciała. Pełna wolność. Absolutnie, i to wolność dotyczyła prawie wszystkiego w ich wyborze życiowym, różnych małych, większych spraw. Natomiast to, co mówimy w tej chwili, mówimy o rzeczy dla narodu niezwykle ważnej. Obecna sytuacja, która jest w kraju, jeżeli ona nie ulegnie w ciągu najbliższego czasu zmianie, doprowadzi, pogłębi tą tragedię narodową. Na razie w naszej sytuacji młody człowiek nie ma prawa wierzyć, że tu może coś zrobić. Ja im nie mogę tego powiedzieć, że ludzie nie... Ja powiem, ze względu na dobro kraju, zostań i pracuj, ale to jest twoja wyłącznie wola, bo ani możliwości pracy takiej, jaką młodzi ludzie chcą, w tej chwili nie mają, ani możliwości zarobkowania. W związku z tym ja im się nie dziwię. Natomiast działanie właśnie gremiów politycznych w chwili obecnej, jak gdyby w niczym nie zmienia tej sytuacji. Czyli ja im nie mogę obiecać, chyba że ta koncepcja właśnie innej Polski, w innym kierunku pójścia, innego układania budżetu, którą ja reprezentuję, i myślę, moja organizacja, wtedy by należało dopiero powiedzieć, że ta młodzież ma prawo mieć na taką nadzieję. Może więcej słów o planie tego budżetu, bo z hasłami prosocjalnymi do władzy przystąpiła obecna koalicja. Jak widziałby pan udział sfery budżetowej całej, nie tylko już leczniczej, w budżecie kraju, i czy stać nas na to? Moje stanowisko było od początku bardzo jasne. Ja w Senacie, w momencie, kiedy była omawiana sytuacja płac w sferze budżetowej, powiedziałem, czas najwyższy, ponieważ ja to słyszę, te wszystkie, całą tą niemożliwość opłaty sfery budżetowej, że pielęgniarka nie może sobie u mnie w klinice właściwie w tej chwili pozwolić na dziecko, bo ona nie wyżywi tego dziecka, że lekarze zarabiają w granicach 3 milionów złotych, że naukowcy, zresztą było niedawno w telewizji państwowej wywiad z młodym człowiekiem, doktorantem, który otrzymał stypendium roczne w wysokości 80 czy 90 milionów złotych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. I padło pytanie redaktora telewizji, a co po tym roku? Bo on przez ten rok czasu dokończy doktorat, zajmie się nauką. I on wtedy powiedział, no po roku czasu zrobię wszystko, żeby wyjechać z tego kraju. I do czego my zmierzamy? Że tracimy cały czas najlepszych, najlepiej wykształconych, tych, co naprawdę potrafią zrobić. Zostają ci troszkę bardziej średni. Jest to naprawdę tragedia narodowa. Po roku 89 można powiedzieć, że straciliśmy poczucie humoru, jeśli chodzi o politykę. Nie zauważyłem ani jednego dowcipu, aż do chwili, kiedy powstał BBWR. Natychmiast naród go rozszyfrował i powiedział, że skrót oznacza byle by Wałęsa rządził. Chciałem zapytać, czy przyszła już pora na rozszyfrowanie ponowne, byle by wygrał Religa, jak układają się pańskie stosunki z prezydentem? Mi się wydaje, że ja miałem bardzo nieliczne spotkania z panem prezydentem, natomiast muszę powiedzieć państwu wszystkim słuchającym, że zupełnie co innego jest, jeśli się obserwuje kogoś przez minutę czy przez dwie minuty w telewizji, tak ja myślę w tej chwili o panu prezydencie, a co innego istnieje możliwość dłuższej rozmowy i słuchania tego, co mówi. Ja już pomijam, że jest to historia jednak ruchu wyzwoleńczego w tym kraju.
że jest to człowiek, którego można lubić i nie lubić. Tak jak można mówić o mnie, amator, nie amator, zawodowiec, nie zawodowiec. Wałęsa taki, Wałęsa inny, natomiast na pewno nie jest to przeciętna postać, przeciętna w życiu politycznym naszego kraju, a ja twardo mówię, tak długo jak długo Lech Wałęsa będzie, znaczy chcę powiedzieć, że jest to kandydat BBWR-u na prezydenta. Pan prezydent do końca nie wie i nie sprecyzował, czy będzie kandydował, czy nie. Ja w każdym razie tak długo, jak długo Lech Wałęsa zamierza kandydować na prezydenta, nigdy nie zamierzam wystąpić przeciwko niemu. I jest to bardzo wyraźne określenie polityczne. Dziękuję już panu senatorowi, panu profesorowi za przybycie do naszego studia, państwu za telefony, które ciągle są odbierane i wszystkich państwa zapraszam w najbliższą sobotę na spotkanie z profesorem socjologii, panem profesorem Jerzym Szackim. A więc do zobaczenia, a teraz konkretnie w sobotę o godzinie 15:15.